Erdogan zabrał głos w sprawie uchodźców z Afganistanu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan: Turcja nie będzie europejskim magazynem migrantów. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał w czwartek kraje europejskie do wzięcia odpowiedzialności za migrantów pochodzących z Afganistanu. Zapowiedział, że jego kraj nie zostanie europejskim magazynem migrantów. W ostatnich tygodniach, kiedy talibowie zajmowali kolejne prowincje Afganistanu, tysiące mieszkańców tego kraju przedostały się do Turcji. W telewizyjnym przemówieniu po spotkaniu gabinetu Erdogan zaznaczył, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za Afgańczyków uciekających z kraju. Musimy przypomnieć naszym europejskim przyjaciołom, że Europa nie może trzymać się z dala od problemu, dokładnie uszczelniając swoje granice w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu swoim obywatelom, powiedział Erdogan. Turcja nie ma obowiązku bycia europejskim magazynem uchodźców, dodał. Zapewnił także, że zdaje sobie sprawę z niepokoju tureckiej opinii publicznej w związku z uchodźcami. Powtórzył, że na granicy z Iranem budowany jest mur. Nasze państwo jest przede wszystkim odpowiedzialne za bezpieczeństwo i dobrobyt 84 milionów własnych obywateli. Z drugiej strony nie jesteśmy społeczeństwem, które nie ma charakteru, myśli tylko o sobie i odwraca się plecami do tych, którzy przychodzą do naszych drzwi, powiedział Erdogan. Prezydent poinformował, że w Turcji mieszka 5 milionów obcokrajowców, w tym 3,6 milionów Syryjczyków, którzy uciekli przed wojną domową w swoim kraju, i 300 tysięcy Afgańczyków. Odnosząc się do Syryjczyków, Erdogan powiedział, że ci, którzy nauczyli się tureckiego, zdobyli umiejętności zawodowe i przystosowali się do życia w Turcji, pozostaną, podczas gdy inni będą musieli wrócić do Syrii, gdy poprawi się sytuacja w ich kraju. Dodał, że około 450 tysięcy Syryjczyków już tam powróciło. Erdogan powiedział również, że Turcja może podjąć rozmowy z nowym rządem, który zostanie utworzony przez talibów, w celu omówienia naszych wspólnych programów. W środę przedstawiciel tureckich władz powiedział agencji AFP, że przyspieszono pracę nad budową nowego muru o długości 243 km na granicy z Iranem. 156 km konstrukcji, która ma powstrzymać napływ migrantów, już powstało, a patrole graniczne zostały wzmocnione. Decyzja o przyspieszeniu budowy muru została podjęta przez prezydenta Erdogana w obawie przed powtórzeniem się kryzysu migracyjnego z 2015 roku. W ubiegłym tygodniu Erdogan obiecał całkowite zatrzymanie nielegalnej migracji na teren kraju. Jak podała agencja AP, nastroje antyimigranckie w Turcji są na wysokim poziomie, ponieważ kraj zmaga się z problemami gospodarczymi, w tym z wysokim bezrobociem, zaostrzonymi przez pandemię koronawirusa.